Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, Państwo już przywitali pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera. Ja jeszcze tylko maleńką tutaj też uwagę witamy pana prezesa z największą serdecznością w imieniu pani posłanki Jadwigi Wiśniewskiej, gospodarza miejsca pana Jarosława Kowalika, szefa Częstochowskiej Solidarności. I witamy w imieniu przede wszystkim państwa Częstochowian, którzy przyszli na spotkanie z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Proszę państwa, miło śmierć to... Nie ośmielę się z oczywistych względów czynić żadnych wstępów ani wprowadzeń. Oddaję głos panu premierowi z prośbą o zagajenie, a państwa zachęcam później do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. To wyjmę, będzie najłatwiej. Szanowni Państwo, ja jestem w tej chwili na początku drogi przez województwo śląskie. Jestem na ziemi częstochowskiej. Ziemi, która jest odrębną częścią dziś tego województwa, ale ma przecież też swoje ambicje, swoje różnego rodzaju bardzo daleko idące historyczne odmienności. Ale jednocześnie jestem po prostu w jednym z polskich miast, choć miast to szczególne. Miasto, o którym mówi się, że to duchowa stolica Polski. Może właśnie tutaj warto powiedzieć kilka słów, jak pan poseł powiedział, zagajenia odnoszących się do sytuacji naszego kraju w ogóle. Do sytuacji zarówno w sferze, to można określić jako ekonomiczną, albo po prostu materialną, ale także, o, jesteśmy w końcu w Częstochowie właśnie, w sferze duchowej. W sferze materialnej mamy do czynienia z sytuacją, w której płacimy rachunki. Tak to można określić. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego akurat teraz mamy do czynienia z tymi próbami odnoszącymi się do emerytur, czyli podniesienia wieku, jeżeli mamy dzisiaj do czynienia z zupełnie niebywałymi wydarzeniami, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, te ceny lekarstw, które niekiedy zostały podniesione 20 i 30 razy, matki odchodzą od lat aptecznych, nie mogąc kupić lekarstw dla swoich dzieci, ludzi chorzy na bardzo ciężkie i powszechnie występujące choroby, nie są w stanie się leczyć. Jeżeli mamy do czynienia z zamykaniem szkół, podnoszeniem cen dla przedszkola, jeżeli mamy do czynienia ze zwijaniem różnego rodzaju agentów państwowych, z ich przekazywaniem w ręce prywatne, to wszystko, choć przecież dotyczy różnych dziedzin, jest w istocie niczym innym jak zapłaceniem rachunku. Zapłaceniem rachunku za kilka lat skrajnie nieodpowiedzialnej polityki. W szczególności w sferze finansów publicznych. Ja używam w trakcie takich spotkań, bo to przecież nie pierwsze, niedawno byłem na Lubelszczyźnie w Radomiu, takiego porównania. Mianowicie tu na tej sali pewnie są osoby, którym należałoby pomóc, bo znajdują się w nie najlepszej sytuacji materialnej. No i można by im pomóc w taki sposób, żeby ją znaleźć i właśnie pomóc. Ale mogło być i tak, że ja bym miał tutaj worek z pieniędzmi, wyjmował te pieniądze i rzucał na salę, jak każdy łapie. Może złapią także i ci, którzy najbardziej potrzebują, ale ci, co nie potrzebują, też złapią. Otóż właśnie, proszę Państwa, na tym polega polityka ministra Rostowskiego, czyli w istocie tego rządu. Jeżeli nagle wśród ciągłych okrzyków o oszczędnościach, bo przecież ciągle była mowa,
że premier nakazał oszczędzać w resortach, że każdy minister miał meldować ile oszczędził, a tutaj nagle o 100 miliardów zwiększa się deficyt. I tak rok po roku. No to właśnie, proszę Państwa, była taka polityka. Bo były dwa plany. Przypominam, że w pierwszej części tego okresu żył jeszcze mój świętej pamięci plan. Był plan Rady Gospodarczej przy prezydencie, który, no, można powiedzieć w pewnym skrócie myślowym, proponował to pierwsze rozwiązanie. Znaleźć tym, którym trzeba pomóc i im pomóc. No ale zastosowano tą drugą metodę. Te 100 miliardów co roku, to właśnie było to rozrzucanie pieniędzy. Bez żadnego adresu, od tak, żeby gospodarkę jakoś zmóc, bo to w istocie był tak zwany pakiet stymulacyjny gospodarki, tylko pakiet niesłychanie wręcz drogi. No ale w pewnym momencie trzeba za to wszystko zapłacić. Doszło do ogromnego zadłużenia, stosuje się różne sztuczki, żeby twierdzić, że to zadłużenie jest mniejsze niż jest naprawdę. No ale jest Unia Europejska, są różne wymogi. Trzeba płacić odsetki od tych długów. Te odsetki w wypadku Polski są dosyć wysokie, 6%, czasem przeszło 6%. Takie kraje jak na przykład Stany Zjednoczone płacą 2 albo 1% od swoich papierów. No i w związku z tym te wszystkie oszczędności, te wszystkie zabiegi, o których właściwie ciągle mowa, no dzisiaj w Sejmie, bo z rana byłem w Sejmie, na głosowaniach mówiliśmy z kolei o zwijaniu ośrodków przysposobienia społecznego, czyli tych, którzy zajmują się adopcjami. Też ma ich być teraz dużo mniej, chociaż już przedtem to mi dość zmniejszono. Bo wszędzie za wszelką cenę próbuje się oszczędzać, ale szanowni Państwo, to oszczędzanie ma pewien charakterystyczny rys. Otóż w Polsce, jak w każdym kraju, ale w szczególności w kraju, gdzie jest gospodarka rynkowa, są głębsze kieszenie i płytsze. No i do których się sięga? Sięga się, proszę Państwa, do płytszych. Czy była propozycja już w tej sytuacji, no bo jest jak jest, czasu nie cofniemy, żeby sięgnąć do kieszeni głębszych? Była. Byśmy przedstawili taką propozycję. Banki, supermarkety, które w ogóle w Polsce nie płacą praktycznie podatków, czy prawie nie płacą podatków. Różnego rodzaju inne instytucje zewnętrzne, które się wykręcają od płacenia podatków. W ostateczności ta najzamożniejsza część społeczeństwa. Mówiliśmy w ostateczności, bo my nie jesteśmy zwolennikami podwyższania podatków. Ale taka kolejność, a nie uderzanie w najsłabszych. Bo tutaj uderzono po prostu w najsłabszych. Najbardziej skandaliczne jest to uderzenie w chorych, ale też chce się uderzyć w ludzi starszych. Właściwie wybiera się na takiej zasadzie. Będą w stanie się obronić, będą w stanie nam zagrozić, będą nam w stanie politycznie zrobić krzywdę czy nie. Jak nie będą, to uderzymy. Otóż to jest, szanowni Państwo, polityka, której zaakceptować się nie da. I której w żadnym razie, i to chcę bardzo mocno podkreślić, nie można tłumaczyć przy pomocy twierdzeń, że od mamy światowy kryzys. Otóż polska gospodarka ze względu na jej strukturalne cechy jest na ten kryzys bardzo odporna. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce po pierwsze mamy niewielki sektor bankowy. Polski sektor bankowy jest dużo mniejszy niż grecki. Chociaż polska gospodarka jest dużo większa od grecki, chociaż na głowę oni mają ciągle więcej, chociaż być może w tej chwili już ich nawet mijamy, ale to jest 11 milionów ludzi, a u nas jest 38. A przecież ten kryzys, to jest kryzys przede wszystkim właśnie tej strefy. To wielkie ratowanie w Europie, te gigantyczne sumy, to są głównie sumy dla banków. Więc to nas po prostu nie dotyczy, albo dotyczy bardzo niewielkim stopniu. Po drugie, w Polsce w ogóle kredyt, to wszystko to jest związane z bankami, odgrywa w gospodarce jeszcze niewielką rolę. Mamy gospodarkę rynkową, ale jeszcze można powiedzieć dopiero tworzącą się. W Polsce bardzo znaczna część wydatków, także wydatków o charakterze inwestycyjnym, to nie są wydatki z kredytu. I w związku z tym te zagrożenia, no też są dużo, dużo mniejsze. Czyli
jeśli dodać jeszcze do tego tą osłonę, jaką nam daje złotówka, która traci na wartości, kiedy nasza sytuacja się pogarsza i w związku z tym nasz eksport staje się łatwiejszy, a import trudniejszy. Jeśli wziąć pod uwagę te wszystkie elementy, to sam kryzys na nas nie powinien wpłynąć w sposób istotny. Więc jeżeli ktoś Państwu tłumaczy, że to kryzys, to Państwa wprowadza w błąd. I to wprowadza w błąd bardzo, ale to bardzo poważnie. Mamy nieodpowiedzialną politykę, mamy politykę, która, tak jak zapowiadaliśmy kilka lat temu, wróci do epoki przedrywinowskiej. Wróci do epoki przedrywinowskiej, to znaczy takiej epoki rozkładu. Wszystko wolno, wolno brać łapówki, wolno popełniać różnego rodzaju przestępstwa, wolno nie przestrzegać prawa, władza w gruncie rzeczy nie reaguje, prawo jest niewykonywane. Choćby dzisiaj na konferencji prasowej tutaj byłem pytany przez przedstawicieli Solidarności, co zrobić, żeby wyroki Trybunału Administracyjnego były wykonywane. No bo nie są wykonywane. Po prostu różnego rodzaju inne władze czy przedsiębiorstwa mają te wyroki, no już nie chcę powiedzieć. Otóż to też składa się na ten kryzys, który przeżyłam. Bo jeżeli na przykład są kłopoty ze ściąganiem podatków, no to też jest właśnie ten element, o którym tutaj w tej chwili mówię. Jeżeli mamy elementy rozkładu w różnych dziedzinach życia społecznego, jeżeli nie daje się budować dróg, jeżeli to wszystko jest potwornie drogie i strasznie wolno idzie. I jeszcze do tego źle, no słyszeliście Państwo pewnie, że autostrady jeszcze już nie wybudowane już pękają. To jest właśnie wynik tego rozkładu. To, że myśmy, kiedy byśmy przy władzy chcieli w Polsce przywrócić trochę porządku, to wywołało taką wściekłą reakcję. No bo to by wymagało na przykład od tych, którzy zarabiają na budowie autostrad, żeby być jednak bardziej rzetelnym i oczywiście zarobiliby na tym mniej. Ale dla społeczeństwa byłoby to nieporównanie lepiej. I tu, proszę Państwa, jest dobry moment, żeby przejść do tej drugiej sprawy, to znaczy do sprawy najczystszej sytuacji duchowej. Bo tu jest tak, z jednej strony po Smoleńsku nastąpiło jakieś ogromne wzmożenie duchowe społeczeństwa. Oczywiście no, nie całego, ale bardzo poważnej części. Wtedy od razu przeprowadzono badania socjologiczne. Takie badania socjologiczne, które mają odpowiedzieć na pytanie, jaka część społeczeństwa jest realną wspólnotą, to znaczy poczuwa się do wspólnoty, ma jakieś takie poczucie bycia razem, jakiegoś zobowiązania wobec innych. I okazało się, że wynik był zgoła nieprawdopodobny, 90%. To jest naprawdę niesłychanie wręcz dużo. I to powinno nas, powinno dobrą polską władzę, dobre polskie elity bardzo ucieszyć. Ale to nie tylko nie ucieszyło, ale wręcz przeraziło. Bo w tej sytuacji ich pozycja no bardzo, ale to bardzo by opadła. Dlaczego? Ja użyję takiego prostego porównania. Elity, te różne skupienia władzy, prestiżu, pozycji medialnej, to są tak jak można powiedzieć twarde elementy społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo jest miękkie, to one, można powiedzieć, mogą to społeczeństwo ciąć jak noże. Jak społeczeństwo staje się wspólnotą, można powiedzieć, twardnieje, no to wtedy ta pozycja jest nieporównanie słabsza. No i oczywiście ta reakcja była natychmiast wymyślono, że prezydent nie powinien być pochowany na Wawelu i się zaczęła pierwsza akcja, później kolejne, później te haniebne rzeczy, które się działy pod krzyżem. Krótko mówiąc, rozpoczęto wielką ofensywę, odwołano się do, przepraszam za to określenie, ale do najgorszej hołoty. No zawsze taka była, w każdym społeczeństwie taka jest. Przypomnijmy sobie choćby te wydarzenia, które miały miejsce na przykład w czasie wielkiej katastrofy, największej katastrofy kolejowej w dziejach polskiego kolejnictwa, która miała miejsce, mało kto o tym pamięta, w sierpniu 80 roku, wtedy kiedy w Gdańsku były już strajki. Mieliśmy z jednej strony Stocznię Gdańską, dziesiątki, później setki innych strajkujących zakładów i mieliśmy, proszę Państwa, masowy rabunek w miejscu, gdzie zginęło 60 kilka osób, a bardzo wiele zostało rannych,
rabunek tego dobra, które tam było, no bo to ludzie wracali z wakacji z ogromną ilością no, walizek. Wiadomo, jak się to się wtedy na te wakacje, starsi pamiętają, jak się wtedy na te wakacje jeździło. No, krótko mówiąc, mieliśmy tą drugą twarz Polski, tą złą, obrzydliwą. No i do tej twarzy się, można powiedzieć, odwołano, bo ona zresztą jest w dużej mierze zapleczem tej obecnej władzy. Ja nie mówię o ludziach, którzy rabują, nie w tym sensie, ale do ludzi, którzy... Chodzi o ludzi, którzy odrzucają wszelkie wartości, którzy mają wszystko za nic, aby tylko, prawda, ich było w porządku i tylko w gruncie rzeczy to się... Teraz w naszym kraju trwa, można powiedzieć, bardzo ważna walka. Z jednej strony ta część społeczeństwa, która była zmobilizowana, oczywiście jak zawsze taka mobilizacja po jakimś czasie mija, ale jednak wiele pozostało i ta część społeczeństwa się organizuje, powstaje ten drugi obieg medialny, są filmy, są różnego rodzaju wydawnictwa, różnego rodzaju akcje, kluby, ruchy i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony przestraszone elity organizują to wszystko, co w polskim społeczeństwie jest złe, do ataku na wartości, do ataku na to wszystko, co stanowi polską tożsamość narodową. I w ostatnich tygodniach ten atak zmienił się już także w atak na Kościół. W atak na Kościół taki zupełnie wprost. To jest z jednej strony sprawa telewizji Trwam, ale z drugiej strony to już jest w tej chwili także atak na Kościół instytucjonalny w tym sensie, że się próbuje podważyć jego podstawy egzystencji, podstawy materialne. No, Kościół też musi mieć podstawy materialne egzystencji i w tej chwili się to bardzo, ale to bardzo mocno próbuje uderzyć. I na to chciałem Państwu zwrócić uwagę. W tym mieście, w Częstochowie, był przeprowadzony taki eksperyment, można powiedzieć, polegający na uderzeniu we władze, które może popełniały błędy. Nie chcę się co do tego tutaj wypowiadać merytorycznie, ale które zostały zastąpione po referendum przez władze no, skrajnie wręcz antykościelne. Ja tego młodego człowieka, który jest dzisiaj prezydentem Częstochowy, zdołałem poznać w Sejmie, w komisji śledczej. No, takie przypadki nawet w tym Sejmie się rzadko zdarzają. Otóż, proszę Państwa, chciałem na tą walkę zwrócić Państwa uwagę, bo to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Musimy o tym pamiętać, musimy bronić Kościoła i to kieruję te słowa także do niewierzących, ale do polskich patriotów, bo przecież są wśród polskich patriotów także i tacy, którzy nie wierzą, albo są agnostykami, albo właśnie mają słabą wiarę, ale muszą wiedzieć o tym, że konstrukcja naszego społeczeństwa, tej aksjologicznej, czyli w sferze wartości, podstawy naszego społeczeństwa jest taka, że Kościół jest właściwie jedynym dzierżycielem tego systemu wartości, który jest właśnie tą podstawą i który jest w Polsce powszechnie znany. Ja to mówię od wielu, wielu lat. Ja pamiętam, że pierwszy raz powiedziałem to przeszło 20 lat temu, niedaleko stąd, w Sosnowcu, w domu katolickim, w którym jeszcze dzisiaj będę, też się będę tam spotykał z mieszkańcami. I to jest prawda, która się nie zmienia i która w dalszym ciągu trwa. Atak na Kościół jest w ogromnej mierze atakiem na polskość. Niezależnie od tego, jak możemy to czy inne zjawisko, które ma miejsce w Kościele, oceniać. Bo oczywiście Kościół, ja mówię o tym Kościele instytucjonalnym, też składa się z ludzi i też się mogą różne rzeczy dziać, bo wszyscy jesteśmy grzeszni, ale musimy pamiętać o tym, że ten atak jest atakiem na wartości, na instytucje, jest przede wszystkim atakiem na tych wszystkich, którzy wierzą, ale jest też atakiem na Polskę, na polskość i to atakiem przeprowadzony w sposób wyjątkowo wręcz cyniczny i odrażający. Kiedy o tym mówię, to jeszcze dwa słowa na temat tego wszystkiego, co dzieje się w polityce międzynarodowej.
Ja wiem o tym, że o tym mówić najtrudniej. O tym mówić najtrudniej, bo bardzo, bardzo wielu Polaków, także tych najlepszej woli, także tych, którzy nas popierają, jak patrzy, widzi w telewizji, jak Donalda Tuska poklepują, jak się tam bardzo serdecznie wita z panią Merkel, robi się rzecz dobrze. Otóż proszę państwa, naprawdę nie na tym polega polityka międzynarodowa. Jest bardzo źle. Doprowadzono do degradacji pozycji Polski. Bardzo daleko i dobrej degradacji. Zgadzano się na wszystko. A to w polityce międzynarodowej jest najgorsza metoda, jaką można stosować. Bo to jest metoda pochyłej wierzby. Każda koza na pochyłą wierzbę będzie. Ja państwu przedstawię takie zestawienie. Myśmy zawetowali, mimo wielkich oporów Unii, wielkich nacisków, porozumienie z Rosją. Jakie były efekty? Pani Merkel pojechała do Samary i tam, to jest wielkie miasto niedaleko Uralu w Rosji, tam się spotkała z Putinem i rozmawiała o polskich sprawach. Chyba tam był też Medwiediew. W każdym razie rozmawiała właśnie o tych naszych pretensjach do Rosji, które były podstawą naszego weta. Czyli okazało się to weto skuteczne. Liczono się. Natomiast dzisiaj ten rząd, który przedtem nie zawetował paktu energetycznego, który jest dla polskiej gospodarki klęską, bo jest potężnym wręcz uderzeniem w nasze interesy gospodarcze. Nasza gospodarka, jak każda, opiera się o energetykę, no bez energetyki nie ma gospodarki. Polska energetyka opiera się na węglu, a energetyka węglowa wytwarza dużo CO2. Otóż Donald Tusk mógł to zawetować i wtedy powiedział, nie zrobię tego, bo to bomba atomowa. No to po iluś tam miesiącach, czy też można powiedzieć o latach, postanowiono przykręcić śrubę i jeszcze bardziej ograniczyć te dopuszczalne ilości CO2, czyli żądania obniżenia emisji CO2. W tej sytuacji już nie było wyjścia i minister Korolec zawetował. To co powiedziano, co powiedziała pani komisarz od spraw ochrony środowiska, że to weto jest nieważne, że my to ominiemy. To tak naprawdę niech tam Polacy wetują. I to jest, proszę państwa, takie skrótowe pokazanie, gdzie jesteśmy? Jak bardzo zostaliśmy zdegradowani w tym czasie. I to nie jest żadne odkrycie. Polityki zagranicznej na zasadzie zdajemy się na łaskę z jednej strony Berlina, z drugiej strony Putina, żeby się rymowało, bo możemy powiedzieć Moskwę. No takiej polityki zagranicznej prowadzić się nie da, powtarzam, no to jest przedsięwzięcie całkowicie samobójcze. I niezależnie od tego, ile będzie uścisków i czy Donald Tusk zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, bo wiem, że tego rodzaju wieści w przyszłym tygodniu będą w polskich mediach szeroko rozpowszechniane, to nie ma żadnego znaczenia. Pan Barroso jest przewodniczącym Komisji Europejskiej, a Portugalia ledwie dycha. To naprawdę z naszymi interesami nie ma nic wspólnego. To jest interes pana Donalda Tuska. I być może jego partii, bo on być może sądzi, że jak ja będę przewodniczącym Komisji Europejskiej, to naiwni Polacy będą uważali, że trzeba popierać Platformę Obywatelską. Ja mam nadzieję, że Polacy nie będą naiwni i będą potrafili tą politykę ocenić. Bo znaleźliśmy się dzisiaj bez żadnych obiektywnych powodów bardzo ciężkich tarapatów. Mogło być dzisiaj w kraju dużo, dużo lepiej. Właściwie pod każdym względem, bo nawet to, czym się chwali ten rząd, mając ku temu pewne podstawy, że wszyscy spadają albo stoją w miejscu, abyśmy podnieśli PKB o 16% w ciągu tych 4 lat, nawet to mogło być lepiej, bo gdyby lepiej wykorzystywano środki europejskie, gdyby to świętej pamięci Grażyna Gęsicka tym dalej kierowała, to jestem pewien, że byłyby one wykorzystane w dużo większym stopniu, już to samo by spowodowało, że byłoby nie 16, a 18, czy 19, czy 20%.
Może Państwo by tego tak bardzo nie odczuli, ale jednak byśmy szli do przodu troszkę życie. W każdym razie dzisiaj najważniejszym pytaniem, jakie przed nami stoi, to jest pytanie o to, jak z tego wszystkiego wyjść. I to jest zupełnie na koniec. Wyjść z tego można tylko wywierając nacisk na ten rząd. Myśmy zorganizowali tą ostatnią demonstrację. Nie wierzcie Państwo, że tam było tylko 5 tysięcy osób. Nie dlatego, że akurat lubimy politykę na ulicach. Nie. Tylko dlatego, że wiemy, że trzeba wywierać nacisk. Że trzeba wywierać nacisk, że to jest jedyna skuteczna metoda oddziaływania na tych, którzy dzisiaj są u steru. Kalendarz konstytucyjny wskazuje na to, że będą u steru jeszcze długo. Jeszcze przeszło 3 lata. Oczywiście różnie może się zdarzyć, ale też niech Państwo nie wierzą w te wszystkie dywagacje, że to tak się szybko skończy. Czyli krótko mówiąc, musimy naciskać, musimy być aktywni, musimy się organizować. To jest droga do tego, żeby się zmieniło. Ta władza, kiedy ją docisnąć, ustępuje. Pamiętacie Państwo sprawa akta. Ustąpili. Już dzisiaj pytano mnie, czy propozycje prezydenta Komorowskiego w sprawie emerytur, troszkę się cofające, nie byłyby do przyjęcia. Mamy w tej sprawie zupełnie inne zdanie. Według nas nie byłyby do przyjęcia, ale w każdym razie to już jest pewne ustępstwo. Trzeba cisnąć. Społeczeństwo musi być właśnie twarde, zjednoczone, bo wtedy władza musi się z nim liczyć. Jeden z publicystów powiedział niedawno, czy napisał, władza nie liczy się ze społeczeństwem, bo społeczeństwo jest słabe, bo jest miękkie, a oni się liczą tylko silnymi. Coś niestety w tym jest. Musimy być silni. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę Panie Prezesie. Zanim pytania, to muszę, to jest też takie bardzo emocjonalne i piękne anonsy. Lubię Pana, Panie Premierze, Wiktoria lat 9. To ja mam dla Pana Premiera. Dziękujemy Panu, Panie Premierze, za wszystko, co Pan czynił dla Polski, rodzina Golańska. Strasznie miło. Chyba mi się nic takiego nie zdarzyło. Ja jestem na pewnie jakimś 1200, 1300 spotkaniu w ciągu tych 22 lat legalnie jeżdżę po takich spotkaniach od tej kampanii 89 roku, to jest nawet już 22, prawie 23 lata już na chwilę będą. No i tych spotkań było bardzo dużo, ale naprawdę niczego takiego nie